Po seks-aferze w opolskiej policji szef MSW Bartłomiej Cienkiewicz powołał pełnomocniczkę do spraw równego traktowania w podległych mu służbach. Jednak do tej pory wpłynęło do niej tylko kilkadziesiąt skarg, a w samej tylko policji pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób. Co ciekawe, na dyskryminację skarżą się nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Żadna kobieta nie poskarżyła się, że zarabia mniej niż mężczyzna. Niewiele spośród zgłoszonych skarg okazało się w ogóle zasadnych. Nie oznacza to jednak, że w służbach jest aż tak dobrze. Okazuje się, że funkcjonariusze obawiają się zgłosić, bo nie wierzą w skuteczność takiego postępowania. Napawa to jednak przerażeniem. Skoro służby nie mają zaufania do siebie nawzajem, to jak mają mieć do nich zaufanie zwykli obywatele?